Za. Projekt uchwały według druku nr 5 tej Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii na zamierzenie inwestycyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rzemieślniczej w Krakowie. Przypomnę, że jest to ten kwartał, który przed chwileczką na tyle czasu zabrał przez dyskusji. Jest to kwartał ulicy Rydrówka Rzemieślnicza. Proszę panie. Te uchwały też się państwu nie będę czytać. Komisja opiniowała to pozytywnie. Parametry. Jest 7 kondygnacji, Tara Sobotna, czy bodajże w Polsce kondygnacji 7. Musimy to otworzyć sobie. Jest wysokość na karty walitej 120 metrów, maksymalna szerokość elewacji kątowej 13 metrów, powierzchnia na wzrębie 440 metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa 1530 metrów kwadratowych, ilość mieszkalnych jest 16, a ilość miejsc postojowych na terenie ileś miejsc postojowych 20, garażów znaczy, a postojowych na terenie 6. I tak jest bardzo. U nas tutaj są parametry, które nie są zgodne, to będzie już teraz, to jest tutaj. Tak, to będzie tutaj. W tym miejscu. No tutaj mamy, ja może... Nie, szkoła, to jest pokawy, tutaj. Tam mamy sklep główny, bodajże to jest Polska Wójcik, Polska Wójcik. Tam jest Urząd Skarbowy, a po prawej stronie jest szkoła z Czeskiej. Tu jest zajednia, tu jest... A to, co podejrzewam, tam bliżej od Szafrana, to jest osiedle, do którego podejrzewam, że się oni przynajmniej pewnie też nawiązują. No i chyba to jest tyle. Nie wiem, no, co ma nam, proszę powiedzieć głównie. Na które mam? Na ten plan taki, chcesz państwu pokazać na mapę, tak. Mianowicie to jest oczywiście nieuwzględnione stare. Tu, w tym momencie, bo to jest końcówka ulicy Przepana, tu jest Romak, stosownego pomieszczenia, czyli Wózki Widłowe, na to wydawaliśmy WZ-kę. WZ-kę pozytywną na blok. Budownictwo mieszkania. A tu już jest budowane osiedle? Jest wybudowane tutaj. Ale jest taki. Zabudowa cała już jest zbudowana, jest w trakcie realizacji, więc ja tylko pokazuję, ponieważ jest to stare, nie? Zdjęcie, że nie są uwzględnione, że to niezwykle się dogęszcza. Tu jest wydana uzetka. Tu już jest wybudowane. Ten budynek jest zburzony, cały budynek. Cały czas mówimy o tym kawale, że on jest niezwykle intensywnie zabudowywany. Proszę państwa, to znowu to nasze zmartwienie, o którym mówiliśmy przed chwilą. Urząd Skarbowy, o którym pan tutaj pokazywał, to jest były budynek administracyjny zakładu Kuczarskich. Z tyłu te zakłady, które tu jeszcze widzimy, panie Tadeuszu, jakby pan pokazał te, o właśnie, to jest to i to do tyłu. Tego już nie ma. To jest wyburzone i tam jest teraz budowane nowe całe osiedle. Także ten budynek, ten kwartał zaczyna przypominać Ruczaj w tym najgorszym wydaniu, osiedle europejskie dogęszczone, że jeden zagląda drugiemu i nie ma, nie będzie, wyjeżdżamy tymi samymi obszarami, a jedynymi zielonymi terenami zostaną tereny wokół szkoły te dwa wojska. Proszę państwa, w związku z powyższym też zarząd pozwolił sobie złożyć poprawkę, konsekwentnie w stosunku tak jak tamtą, że dopisuje się do projektu uchwały nr 5, dopisuje się pod warunkiem poprawy układu drogowego poprzez udrożenie skrzyżowań w rejonie Wadowiskiej i Kapelan. Czy ktoś jeszcze do dyskusji? Już przedyskutowany mamy temat. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu? Jeszcze raz, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Rada przyjęła poprawkę i głosujemy uchwałę wraz z przyjętą poprawką. To jest uchwała do druku nr 5. Kto z państwa razy jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada przyjęła uchwałę do druku nr 5.